wieczór. Witam Państwa serdecznie na obchodach 205. rocznicy urodzin Ernestyny Potowskiej-Rose. Moimi gośćmi na dzisiejszym przyjęciu urodzinowym są dr Halina Postek z Towarzystwa Humanistycznego, filozofka i specjalistka w tematyce tej wielkiej feministki, ateistki XIX-wiecznej, abolicjonistki. Wolnomyślicielki. Dokładnie tak. Andrzej Dominiczak z Towarzystwa Humanistycznego, wielki fan tejże postaci. Oraz Jacek Stabisz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Czy fan Ernestyny, to się za chwilę okaże. Czy moglibyście przybliżyć tę wybitną, a zupełnie zapomnianą postać naszym widzom? Ernestyna urodziła się 13 stycznia 1810 roku, czyli dokładnie 205 lat temu, w rodzinie, o której nie bardzo wiadomo nawet, jak się naprawdę nazywała. Przyjęło się zapisywać jej nazwisko rodowe Potowska, ale kiedy kilku badaczy prowadziło badania dotyczące pochodzenia Ernestyny, to nie znalazło nikogo o tym nazwisku w Piotrkowie Trybunalskim, z którego Ernestyna pochodziła. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że Ernestyna twierdziła, że jej ojciec był rabinem albo przełożonym jeszywy. No i nikogo takiego w czasie, w którym Ernestyna żyła w Piotrkowie, nie było. W związku z tym prawdopodobnie Ernestyna nie nazywała się Potowska i prawdopodobnie nie miała na imię Ernestyna, bo imię Ernestyna jest imieniem używanym w świecie żydowskim, bo Ernestyna, o czym chyba jeszcze nie zostało opowiedziane, była polską Żydówką. W tym czasie nadawanie dzieciom tak niezwykłych imion, dzieciom żydowskim, nie było zwyczajem, nie było normą. Więc prawdopodobnie to zupełnie inaczej brzmiało, niż my mówimy o Ernestynie, ale fakt jej narodzin 13 stycznia jest a przynajmniej przez nią podawany jako... No tutaj może od razu się trochę nie zgodzę w ramach naszej urodzinowej dyskusji, bo różni autorzy różnie sądzą o tym, co Halina przed chwilą mówiła, na przykład ten autor, w jakimś sensie główny, Juri Sul, żydowski poeta, może pisarz. Może pokażesz, Andrzeju, od razu tutaj mamy portret naszej bohaterki. W tej książce mówi, że po prostu jest córką rabina o nazwisku Potowski. Zresztą ja znalazłem w jakichś źródłach kilku nawet rabinów potowskich, co nie znaczy, że ona faktycznie była córką jednego z nich, o ile tacy faktycznie byli. Znaczy, ja znalazłem takie źródła, ale nie wiadomo, na ile one są pewne, zwłaszcza mi psychologowi, a nie historykowi. Co do jej nazwiska i imienia, ja z kolei czytałem dość podobne rozważania, tylko że nie tak kategoryczne. I problemy z nazwiskiem inna biografka niż Juri Sul przypisywała temu, że to nazwisko przeszło, że tak powiem, do annałów z długiego wywiadu rzeki, którego Ernestyna udzielała jakiejś francuskiej feministce, nie pamiętam nazwiska, i ona podała swoje imię i nazwisko jako... Podała tak, że ta francuska zapisała to Ernestyna Potowska, ale zdaniem tej Polly Walters Dorris na przykład, to nie jest pewne, czy francuska potrafiła to dobrze zapisać, więc być może rzeczywiście nie była to dokładnie Potowska. Ja na przykład snułem przez jakiś czas rozważania, że ona była Piotrkowska, ponieważ urodziła się w Piotrkowie, a wśród Żydów panował taki zwyczaj. Mi się ten pomysł bardzo podoba. A może Stein, skoro jest Ernestine po angielsku, może to wcale nie jest imię, tylko część z tego jest nazwiskiem. Przystępując do rozważań na temat istnienia Boga, zdaję sobie w pełni sprawę z trudności, jakie muszę napotkać. Dobrze wiem, że już samo pytanie napawa wielu z nas lękiem, jakbyśmy wkraczali na ziemię zakazaną, zbyt świętą dla zwykłych śmiertelników. Przeraża samo postawienie pytania o istnienie Boga, a przesąd ten, tak głęboko zakorzeniony w procesie edukacji i umacniany przez powszechną opinię, sprawia, że niewielu z nas chce go poddać rzetelnemu i bezstronnemu badaniu, wiedząc dobrze, że każdy, kto podejmie się tego zadania, ściąga na siebie hańbę i społeczne piętno. Ja chciałem się jeszcze o jedną rzecz spytać, bo to jest intrygujące i myślę, że widzowie nasi też już się zaciekawili.
Chociaż to nie jest najważniejsze, to o czym mówimy. No ale mamy tu o Ernestynie Rose no, sporych rozmiarów książkę. I nie jedyną napisaną. Tak, i mi się otarło o uszy, że była to naprawdę postać wybitna. Na przykład jej ateizm jest taki no prawie jak dzisiejszy, a przecież pisała to swoje teksty w połowie XIX wieku. Więc jak jest możliwe to, że znamy myślicielkę, znamy publicystkę, znamy działaczkę, a mamy aż tak spore wątpliwości co do jej nazwiska, na przykład Ernestyny. To jak ona była? Ona używała jakiegoś pseudonimu literackiego później? Nie. Ona używała jeszcze innych nawet nazwisk. W tej chwili nie pamiętam już wszystkich, ale rzeczywiście używała kilku. Przy czym no, najczęściej jednak przedstawiała się jako Rose albo Potowska Rose. No właśnie, przynajmniej tak to jest zapisane. Wyjeżdża do Ameryki, a głównie jest znana z tego okresu chyba amerykańskiego. 30 lat. To się prawdopodobnie przedstawia jako Mrs. Rose i już, po mężu. Albo Potowska tak? Rose, czyli to Potowska przyjęła to jako... To się przyjęło też w prasie amerykańskiej, bo ponieważ ona mniej pisała, właściwie napisała tylko chyba jeden esej Obrona ateizmu, gdzie rzeczywiście mówi wszystko, co właściwie dzisiaj tacy wybitni autorzy, skądinąd wybitni jak Dawkins czy Peter Singer na przykład, to właściwie w przemówieniu, które potem było zredagowane i doprowadzone do takiej formy eseju bardziej niż przemówienia. Ona tam wszystko mówi, wszelkiego rodzaju argumenty i takie w stylu naukowym i w stylu filozoficzno-moralnym. Na przykład? Geologia mówi o strukturze Ziemi, o powstawaniu wszelakich warstw, o węglu, granicie, o całym królestwie minerałów. Odkrywa szczątki i ślady zwierząt dawno wymarłych, ale nie przynosi nawet wskazówki, dzięki której moglibyśmy dowieść istnienia Boga. Historia naturalna daje nam wiedzę o królestwie zwierząt, o najróżniejszych organizmach, strukturach i zdolnościach różnych gatunków. Fizjologia uczy nas natury człowieka, praw, które zarządzają jego jestestwem, funkcji ważnych organów i warunków, od których zdrowie i życie ludzkie zależy. Ale w całym królestwie zwierząt, choć mózg uważany jest za mikrokosmos, w którym można odkryć podobieństwo lub związek ze wszystkim w naturze, nie ma nawet śladu, który wskazywałby na istnienie Boga. No, na przykład rozważania na temat tego, o czym często pisze Peter Singer w swoich ateistycznych tekstach, że nie da się pogodzić, patrząc na jakby morze czy ocean cierpienia, z którym mamy na co dzień do czynienia i cierpienia ludzi i zwierząt, że nie da się pogodzić tej koncepcji, że Bóg jest i wszechmocny, i miłosierny, i nieskończenie dobry. Że albo jest dobry, ale nie wszechmocny i dlatego nie może poradzić temu cierpieniu, albo odwrotnie. To jest no, jeden z klasycznych argumentów. Przy czym jak ja o tym przeczytałem u Singera, nie wiem, 10 lat temu, to wydał mi się to ciekawy argument. Mogłem sam do tego dojść prawdopodobnie, no ale ja na pierwszy raz przeczytałem u Singera, a dopiero niedawno dowiedziałem się, że już w 1861 roku Ernestyna, która nie miała formalnego wykształcenia, tylko uczyła się od ojca i to była taka wiedza talmudyczna, określmy ją, że ona to wszystko, no oczywiście ona potem jakby prywatne studia odbywała w różnym sensie, ale głównie sama się uczyła. Do tego wszystkiego doszła sama, jak mówię, no 200 lat temu. Wkrocz do wielkiego laboratorium natury, chemii. Opowie ci o najrozmaitszych elementach, ich związkach i zastosowaniu, o gazach stale zmieniających się i wiążących w różnych proporcjach, tworzących tak różnorodne obiekty, tak interesujące i ważne zjawiska, które podziwiamy. Dowodzi niezniszczalności materii, nieodłącznej jej właściwości, ruchu. Ale ze wszystkich jej operacji nie da się uzyskać żadnego widocznego faktu wskazującego na istnienie Boga. Czy ja muszę powiedzieć, że te argumenty, których ona używa w tym artykule, są zaskakująco mocne i współczesne. I ja jestem naprawdę zaszokowana, że ona była na tyle dobrze wykształcona, albo po prostu na tyle mądra, że była w stanie takie naukowe argumenty również wysunąć, w rodzaju, że kłóciła się z jakimś pastorem, że jego zdaniem dowodem na stworzenie świata przez Boga było to, że jakieś ryby w jakiejś jaskini nie mają oczu.
I on pokazywał, że to stwórca musiał w takim razie zaprojektować ryby bez oczu, a ona stwierdzała, że przecież jest logiczne, że oczy się nie mogą wykształcić tam, gdzie nie ma światła, więc to nie jest żaden argument. Czyli jakby używała argumentów ewolucyjnych jeszcze przed Darwinem? Znaczy, to jest 1861 ten artykuł, ten tekst, więc to już jest po Darwinie, świeżo po Darwinie. Czyli musiała prawdopodobnie... Ale tego intuicja tego typu pojawiały się w tamtych czasach, nawet przed Darwinem. Również jest ten argument z zegarmistrzem, że zegarmistrz robi zegarek i... Tak. I to bardzo jest rozwinięty, to jest cała strona tekstu, dokładnie opisany. I on jest też ewolucyjny? Znaczy ona się odnosi, że nie ma żadnych dowodów, którego Hume użył już, nie wiem, 100 lat wcześniej, pokazując, że nie można... Że nie można w ten sposób argumentować istnienia Boga, że mamy jakiś precyzyjny... Że jak jest zegarek, to musi być zegarmistrz. To jest ten argument powtarzany do dzisiaj. No ale Ernestyna nie dość, że to myślała albo przeczytała u Huma, co jest jakby równą zasługą, prawda? Bo przecież o to chodzi w końcu w myśleniu, żeby trochę samemu wymyślić, a trochę przeczytać. Ale jeszcze miała odwagę to powiedzieć w czasach, jak mówię, no, w 1861 roku, kiedy w którejś z gazet w Bostonie napisano, że ateistka, kobieta ateistka to o wiele gorzej niż prostytutka. W końcu zajrzyj do wnętrza Ziemi, a dowiesz się, co skrywa. Zanurz w głębinach oceanu, a odkryjesz mieszkańców wielkich głębi. Ale o istnieniu Boga nie znajdziesz informacji ani na powierzchni Ziemi, ani w jej wodach. Wznieś się do niebios. Wkrocz na drogę mleczną, podróżuj od planety do planety, aż do najdalszych gwiazd i zapytaj wiecznie obracające się systemy, gdzie jest Bóg? A ledwie ci echo odpowie, gdzie? Możecie sobie wyobrazić, jak w tamtych czasach odbierano tego typu publiczne wypowiedzi, bo na przykład to przemówienie ona wygłaszała do 2000 osób, z których około 700 podobno, przynajmniej według Jurisula, to byli studenci teologii, którzy krzyczeli, tupali, syczeli i na różne sposoby utrudniali jej wygłaszanie tego przemówienia. Nie tylko ci studenci teologii, oczywiście akurat o nich mówię, bo o nich pisał Sul. Także to zupełnie fenomenalne wydarzenie, które łączy, no, tak jak o tym mówimy, walory umysłu i jakiejś takiej dyscypliny poznawczej, że ona sobie przez całe życie, będąc głównie działaczką, zadawała trud, żeby osobiście się tak porządnie wykształcić z wielu różnych dziedzin. Także zupełnie fenomenalna historia, ale nie tylko ten ateizm. Może powiem parę, taki peonik mały. Jedną uwagę, żeby zakończyć ten wątek naukowych argumentów na rzecz ateizmu. Mnie szczególnie uderzyło to, że polemizowała również z poglądem, że jeżeli to nie Bóg stworzył świat, no to wszystko powstało z przypadku, z chaosu, z nicości i że to jest niemożliwe, żeby takie doskonałe elementy chaotycznie powstały, przypadkowo. No i to są te same argumenty, które do dzisiaj podnoszą kreacjoniści cały czas, tak. Z którymi walczą ewolucjoniści, tłumacząc, że ewolucja to nie jest proces przypadkowy. Oczywiście. I ona również się do tego odniosła. I napisała, że tylko głupcy uważają, że coś się dzieje tak po prostu w sposób przypadkowy i chaotyczny, a my wiemy, że generalnie istnieje coś takiego jak zależności przyczynowo-skutkowe i że nawet jeśli nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie były przyczyny wykształcenia się oka, czy jak ono dokładnie powstawało, to na pewno to nie powstało przypadkowo, tylko jakieś były tego przyczyny. I jest to naprawdę bardzo ładny naukowy wywód. Z połowy XIX wieku. Powiedział on taki metanaukowy, prawda? No oczywiście, ale jak na ten, etap rozwoju nauki, to naprawdę jest, można to nazwać no, prawie że naukowym argumentem. Nie, no, ale, tak. Więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie, ona po prostu była genialna, to w ogóle bez dwóch zdań. Wszechświat materii nie daje nam żadnych informacji o jego istnieniu. Gdzie zatem teraz powinniśmy szukać? Wkrocz do wszechświata umysłu, przeczytaj miliony tomów poświęconych temu tematowi, a przekonasz się, że we wszystkich spekulacjach, twierdzeniach, założeniach, teoriach i wierzeniach znajdziesz jedynie człowieka, pozostawiającego na każdej stronie niezmywalny ślad swojego umysłu. Opisując Boga, jednocześnie odciskał swój charakter, a ów malowany żywymi, niezatartymi kolorami obraz ukazał czas istnienia człowieka, epokę, w której żył.
Wielkim błędem jest mówienie, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Od zawsze to człowiek tworzył Boga na swój obraz, w zgodzie ze swoją cywilizacją, wiedzą, doświadczeniem, gustem, obyciem, poczuciem dobra, sprawiedliwości, wolności, humanizmu. A co wspaniałe, to poza tym, że była genialna w takim wąskim sensie tego słowa, to była też genialna w każdym innym. No przede wszystkim chodzi mi w tej chwili o odwagę, ale też zaangażowanie, też no wszystkie te cechy, wrażliwość na różne problemy. Tym, co sprawia, że ja uważam ją za pierwszą humanistkę, w takim współczesnym sensie tego słowa, jest nawet nie tylko, no na pewno nie tylko to, że była ateistką, nawet tak genialną, ale że łączyła swój ateizm, taki walczący, ale elegancko i z klasą, z walką o prawa kobiet i właściwie głównie jest znana na świecie, a zwłaszcza w Ameryce, jako feministka. I była jedną z pierwszych feministek takich realnych, zaangażowanych w ruch feministyczny, do tego bardzo skuteczną. To jej się przypisuje głównie zasługę za wywalczenie praw majątkowych dla kobiet zamężnych, nad czym pracowała wiele lat. Zaczynała w ten sposób, że po prostu chodziła od domu do domu z petycją i prosiła o podpisy. Przez wiele lat prawie nieskutecznie, ale w końcu po iluś latach doprowadziła do tego, że Parlament Amerykański przyjął ustawę dającą kobietom prawa majątkowe, kobietom zamężnym, a do tego była też, walczyła też o zniesienie niewolnictwa, była również abolicjonistką. Więc jak pierwszy raz o tym wszystkim angażowała się też w inne pomniejsze sprawy, na przykład walczyła o prawa dla swoich pobratymców, czyli walczyła z antysemityzmem, który wtedy w Stanach się chyba rodził, można powiedzieć, bo to był okres, kiedy ujawnił pewnie, kiedy pierwsze grupy Żydów z naszej części świata tam przyjeżdżały. Mhm. W każdym razie podejmowała, no, pisała o tym i przemawiała w obronie. Widzę jednak, że pytasz, jak człowiek wymyślił i opisał Boga. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ignorancja jest matką zabobonu. Im większa ignorancja człowieka, tym bardziej jest on zabobonny, tym bardziej wierzy w nieodgadnione. Sam termin ma dla niego jakiś urok. Będąc nieobeznanym z otaczającymi go prawami oraz naturą rzeczy, z prawdziwymi przyczynami zjawisk, których jest świadkiem, przypisuje im fałszywe, czynnikom nadprzyrodzonym. Dzikus, nie znając sposobu działania zegarka w duchu, upatruje źródło tykania. A tak zwany człowiek cywilizowany, równie nieświadom mechanizmów i praw rządzących wszechświatem, przypisuje mu równie opaczną przyczynę. Źródło burzy z piorunami upatrywano w gniewie urażonego bóstwa, dopóki nie odkryto elektryczności. Odwadze Ernestyny może świadczyć też fakt, że mając lat 17, wytoczyła swoim ojcu proces, który miał unieważnić jej zaręczyny z mężczyzną dużo od niej starszym, z którym nie miała ochoty się wiązać, a z którym została zaręczona przez własnego ojca, który prawdopodobnie w ten sposób chciał ustatkować Ernestynę, piszącą o sobie, że już w wieku 5 lat byłam buntowniczką, więc jak miała 17, to należy się spodziewać, że ten bunt osiągał już takie rozmiary, że ojciec się poważnie o nią niepokoił. I Ernestyna wniosła sprawę przeciwko własnemu ojcu do sądu cywilnego, bo nie miała oczywiście szans w sądzie religijnym. Rok 1827. I wygrała tę sprawę. Wygrała sprawę, zaręczyny zostały tak zerwane. Ernestyna odzyskała pieniądze, które... Bo tak. Ten proces dotyczył w dużej mierze tego tak, chociaż podobno zostawiła też dużą ich część, ponieważ nie chciała jakby zbogacić się w taki sposób, no ale na pewno opuściła dom mając 17 lat i ruszyła w nieznane. W świat. Ruszyła do Berlina, który wcale nie był miejscem przyjaznym dla Żydów, a Żydówek tym bardziej. Samotnych. I uzyskała coś niesłychanie rzadkiego, mianowicie zgodę na pobyt w Berlinie. Miała audiencję u króla pruskiego. Któremu miała też odwagę powiedzieć. On sugerował
że najłatwiejszym sposobem na to, żeby osiąść w Berlinie, jest konwersja, przyjęcie chrześcijaństwa. I ona miała mu odpowiedzieć, że nie po to schodziłam z drzewa judaizmu, żeby teraz wchodzić na gałąź chrześcijaństwa, co też było aktem niezwykłej odwagi. Niezwykłe, bo Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Berlinie w tamtych czasach bez jakiegoś sponsora. No, tak, tak jak w wielu miastach nie mieli też prawa na przykład przebywać w Moskwie. No ale ona właśnie w tym Berlinie dostała wyjątkowo zupełnie pozwolenie od króla, mimo tego, że odmówiła konwersji na chrześcijaństwo. No i przez może 2 lata, przez jakiś okres mieszkała w Berlinie. Wrażenie chyba. Oczywiście, jak na każdym. A wiadomo, w jakich okolicznościach została zaproszona na tą audiencję? Dlaczego? Nie, to znaczy ja się nie znalazłem na ten temat informacji. No jakoś to sobie załatwiła, jak to Ernestyna. Cóż za ślankowy obraz, gdybyśmy tylko mogli tam żyć. Ale czy te istoty, ledwo co stworzone przez wszechmocną mądrość na jego obraz, były posłuszne wielkiemu podmiotowi ich kreacji? Niestety nie. Ledwo zawitali do swojego niebiańskiego domu, a złamali pierwszy, jedyny zakaz i zostali potępieni. Ale nie tylko oni, decyzją tego, tak miłosiernego twórcy, wszyscy niewinni potomkowie tej pary zostali potępieni razem z nimi. Czy to dowód mądrości i doskonałości Stwórcy lub stworzenia? Cóż jednak było przyczyną tak strasznej kary, która zniweczyła cały plan stworzenia? Wąż skusił matkę Ewę, a ona, jako dobra żona, skusiła swego męża. Ale czy tworząc węża, nie wiedział Bóg, że ów będzie kusił kobietę i że ona, stworzona z tak kruchych materiałów, żebra Adama, nie będzie w stanie oprzeć się pokusie? Prawdopodobnie poszła gdzieś do jakiejś siedziby, przemówiła do kogoś, kto stał w wejściu do tej siedziby. No, słynęła w Ameryce przez cały okres, przez całe życie i karierę z tego, że wspaniale przemawiała, głównie z tego. Także przemówiła wspaniale, no to ją wpuścili i dalej wspaniale przemawiała. Nie, ale nic konkretnego na ten temat chyba nie wiadomo. Ja dotąd nie znalazłem informacji. Może powiemy jeszcze kilka słów o tym Berlinie. Bo tam się ujawniła bardzo szybko, no, ujawniły kolejne talenty Ernestyny, już takie naukowe w jeszcze innym sensie. Bo do tego wszystkiego Ernestyna oczywiście była wynalazczynią również. Może nie był to wynalazek wielki, ale no, jak na dziewczynę 17-letnią, która żadnego technicznego wykształcenia nie miała, wykazała się ogromną pomysłowością i przedsiębiorczością. Nie wiadomo dokładnie, co to było, ale najprawdopodobniej były to takie perfumowane papiery, które ona no, wyprodukowała jakoś, nie tylko miała pomysł, i które sprzedawała w Berlinie podczas swojego pobytu. Chyba głównie z tego się utrzymywała. A to było bardzo ważne, ponieważ no, w tamtych czasach, kiedy kanalizacji prawie nie było albo wcale nie było i w ogóle higiena ogólnie stała nawet w Berlinie na kiepskim poziomie, podobno w większości mieszkań czy domów panował okropny smród. Jakieś próby walki z tym smrodem były tam no, ważnym problemem. Także ona dzięki temu swojemu wynalazkowi... Odświeżacz powietrza, tak? Tak. Utrzymywała się w Brnie, oczywiście uczyła się niemieckiego, w ogóle studiowała bardzo aktywnie i tam no, właśnie spędziła chyba w sumie około 2 lat w Brnie. Po potopie świat nie stał się ani o jotę lepszy. Wybrane przez niego dzieci były jeszcze gorsze i musiał raz za razem wysyłać swoich proroków, by grozili, straszyli, nakłaniali, uwodzili, a nawet schlebiali im, by dobrze się zachowywali. Wciąż bezskutecznie. Stawali się coraz gorsi i po zawarciu przymierza z Noem, gdy ten złożył ofiary ze wszystkich zwierząt czystych i ptaków czystych, gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przecież nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. I Bóg został zmuszony skorzystać z ostatniej, smutnej alternatywy, zsyłając syna swego jednorodzonego, swoje drugie ja, by zbawić ludzkość. Niestety, a swoi go nie przyjęli. Więc zobowiązany był przyjąć pogan i umrzeć, by zbawić świat. Czy choć wtedy mu się udało? A to, o czym mówicie, to z jednej strony są takie rzeczy dosyć szczegółowe, bo mamy wiele biografii, które nie zawierają tyle szczegółów, również z XIX wieku, a jednocześnie takie strasznie mgliste, że nie jesteśmy pewni jej nazwiska,
nie wiemy do końca, na czym polegał ten wynalazek. Z czego czerpana jest wiedza o niej? Czy... No z bardzo różnych doniesień. I no akurat skąd autorzy biografii mają wiedzę o okresie berlińskim, to ja nie wiem po prostu. Ale ona później te takie odświeże rzeczy powietrza też w Stanach przydawała. W Stanach się przestawiła na wodę końską. Tak, ale... Ale prawdopodobnie tam to... jakieś wzmianki w gazetach na temat tego tej wody kolońskiej może było, że wcześniej też robiła coś innego w Niemczech. Ale podczas wieców mówiła o sobie, na przykład o tym procesie, wspominała kilka razy. To nie była informacja jakoś tam przez nią ukrywana. Ja myślę, że ona była dumna wręcz z tego. Więc to i w tym wywiadzie, Rzece, o którym wspomniałem, bo rzeczywiście na jej zasługi wprawdzie jakoś w dużej mierze zostały zapomniane nawet w Ameryce czy w Anglii. Do tego stopnia, że jedna z autorek jednej z biografii kilka lat temu dopiero w Londynie szukała jej grobu, jej męża, przyjaciela też ateisty, też owenisty, czyli tak ale zwany... grób został znaleziony, bo jest już zdjęcie w internecie. Nie, to właśnie ta autorka biografii, nie tej, znalazła ten grób i go odbudowała właściwie. Mówię o tym, żeby pokazać, że rzeczywiście jednak Ernestyna poszła w zapomnienie. Ale głównym źródłem informacji jednak jest ten wywiad Rzeka dla tej francuskiej feministki, gdzie ona po prostu opowiedziała o swoim życiu. Przy czym oczywiście niektórzy też sympatycy, ale krytyczni powątpiewają w pełną prawdziwość niektórych elementów. Znaczy, że wywiad Rzeka tej samej osoby, która przedstawia swoją biografię, może zawierać błędy. Nie, powiem dla przykładu, niedawno została wydana autobiografia Panównika, jednego z wybitnych polskich kompozytorów, który żył na wygnaniu, bo uciekł w czasach komunizmu, a miał ważną bardzo funkcję w komunistycznych tych władzach artystycznych, że tak powiem. No i on pisał o sobie i tam się zakradło niesamowicie dużo błędów, niejasności. Niektóre były celowe, niektóre były po prostu przypadkowe. Także to zawsze trzeba uważać, więc powinniśmy dalej badać dzieje Ernestyny. Czy świat został zbawiony? Zbawiony? Od czego? Od ignorancji? Wciąż jest w koło. Od biedy, występku, zbrodni, grzechu, cierpienia i wstydu? Wszędzie ich pod dostatkiem. Zajrzyjcie do przytułków, więzień, szpitali dla obłąkanych. Pomyślcie o bacie, narzędziu tortur i śmierci. Zapytajcie mordercę lub jego ofiarę. Posłuchajcie majaczeń szaleńca, wrzasków niedoli, jęków rozpaczy. Oceńcie okrutne uczynki tyrana, zbrodnie niewolnictwa i cierpienie uciskanych. Policzcie miliony żyć, które przepadły w ogniu, wodzie i od miecza. Zmierzcie krew przelaną, łzy wylane, ostatnie jęki ofiar umierających w agonii na ołtarzach fanatyzmu. I powiedzcie mi, od czego został świat zbawiony? A dlaczego nie został zbawiony? Dlaczego Bóg wciąż zezwala, by ludzką rasę dotykały te okropieństwa? Czy wszechwiedzący o tym nie wie? Czy wszechmocny nie może nic z tym zrobić? I zresztą, a propos tego, co Jacek w tej chwili powiedział, wygląda na to, że w ostatnich latach dosłownie ona nie tylko została przypomniana, pojawiły się nowe książki, ale chyba robi się w kręgach feministycznych amerykańskich i feministyczno-ateistycznych, czyli moich głównie, moda na Ernestynę, coraz częściej o niej się wspomina podczas takich konferencji corocznych organizowanych przez moją instytucję amerykańską, z którą jestem związany, Center for Empire. Oni organizują konferencje na temat kobiet wolnomyślicielek czy kobiet ateistek co roku. I coraz częściej Ernestyna jest wspomniana i coraz więcej jest osób, które piszą kolejne biografie, skupiając się na takich czy innych aspektach jej działalności. Życia. W Polsce też najwyższy czas, żeby to się zaczęło. Z Haliną od jakiegoś czasu robimy. Już się ukazał jeden artykuł we Wrocławiu, który posłałem do pisma Recycling Day ponad rok temu. No, Halina napisała swój świetny artykuł. Teraz wasz przyjaciel Julian Iriński przetłumaczył to przemówienie w obronie ateizmu. No a ja powolutku pracuję nad przetłumaczeniem i skrótu, powiedzmy, jednej z biografii i książki, która zawiera również jej przemówienia najważniejsze. Także mam nadzieję, że za rok albo nawet szybciej książka się ukaże, jeśli będą pieniądze. I wiem na pewno skądinąd, że wielu dziennikarzy, na przykład z Radia Tok FM czy z RDC, jest zainteresowanych tą książką, więc pewnie ona będzie
popularyzowana w mediach. To jest niesamowicie ważny temat. Nie dość, że była tak odważną feministką i ateistką i abolicjonistką, to jeszcze była Polką, prawda? Znaczy w sensie, że... Co podkreślała. Tak. Co podkreślała i to jest niezwykłe i zasługuje na szacunek, że nie wypierała się zarówno swojej żydowskości, jak i polskości. I mówiła, że jest córką dwóch narodów, co warte jest przypomnienia. Próbowała dwa razy wjechać do Polski i odmówiono jej tego wjazdu z nieznanych, w każdym razie mnie nieznanych powodów. Och, nie teraz, nie tutaj, odpowiada wierzący. Zbawieni będziemy po śmierci. Po śmierci? Od czego? Od jabłka zjedzonego przez matkę Ewę? Cóż za kpina. Gdyby bogaty rodzic pozwalał swoim dzieciom całe życie żyć w niewiedzy, biedzie i niedoli, jednocześnie obiecując im bogactwa, kiedyś po śmierci słusznie uznano by go za zbrodniarza lub szaleńca. Rodzic jest odpowiedzialny za swoje potomstwo, stwórca za stworzenie. Świadectwo objawienia zawiodło. Jego opis stworzenia świata materialnego podważa nauka. Jego opis stworzenia człowieka na obraz doskonałości podważają dowody z tej samej księgi. Jeżeli zmierzymy Boga Biblii miarą sprawiedliwości i dobroczynności, okaże się nie być dobrym. Jeżeli zmierzymy go miarą rozumu i wiedzy, okaże się nie być mądrym. Ale to, że chciała przyjechać, będąc już na emigracji i jakby... Pierwszy raz po powstaniu listopadowym. Tak, nie mając jakby interesu, żeby się wiązać z Polską, też świadczy... Jakoś była patriotką. Tak, tak. Ona była wszystkim. Przywiązaniu jej do kraju. Może żeby ale to łączenie tak? różnych idei w sumie nie zawsze jej wychodziło na dobre, w tym sensie, że jako feministka, tak ważna działaczka feministyczna, była nieraz krytykowana, jednakże łączy to z ateizmem, prawda? Bo no ona doszła do wniosku, do którego większość logicznie analizujących Biblię dochodzi, że pozycja kobiet w tej książce no raczej nie jest zbyt wysoka, stąd takie na przykład mocne stwierdzenia jak, że kobiety powinny podeptać Biblię. To raczej nie przysparzało ruchowi feministycznemu takiej sympatii ze strony dużej grupy ludzi. Ale także samych członkiń tego ruchu, bo ona chyba była jedyną ateistką wśród feministek amerykańskich tamtych czasów. Większość z nich była jednak jakoś związana z chrześcijaństwem. I jakoś próbowała pokazać, że z tej Biblii da się jednak coś innego wyciągnąć, niż się wyciąga. W każdym razie nie miała aż tak radykalnych jak Ernestyna poglądów. I rzeczywiście ona chyba zdawała sobie z tego sprawę, że czasem to przeszkadza, ten jej taki radykalizm. No ale oczywiście też nie myślała z tego rezygnować, bo to byłoby rezygnowanie z siebie, na co tak niezwykła osoba ochoty mieć nie może. To bardziej, też jest problem, który istnieje do dzisiaj, tylko tak wspomnę. No tak, ale to właśnie chciałem powiedzieć, że też w kontekście naszych wcześniejszych rozmów dzisiejszych, jednak ona bywała krytykowana czy atakowana i przez inne feministki, i przez wiele różnych osób, zresztą napotykała na najróżniejsze przeszkody. Ale jednak no, prawie wszyscy, nawet w takich bardzo trudnych sytuacjach, kiedy było tych powiedzmy 700 studentów teologii, którzy tam utrudniali jej mówienie, dzięki swojej sztuce, tej, ja skądinąd nie jestem wielkim fanem oratorstwa tutaj za Bertrandem Russellem, no ale dla niej robię wyjątek z różnych względów. Już słyszę wierzącego, jak mówi. Jesteś nierozsądna, wymagasz niemożliwego. Jesteśmy skończonymi bytami, dlatego nie możemy pojąć, a co dopiero zdefiniować i dowieść nieskończonego. Właśnie tak. Ale skoro ja jestem nierozsądna, prosząc o dowiedzenie istnienia istoty, w którą chciałbyś, bym uwierzyła, to ty jesteś nieskończenie bardziej nierozsądny, oczekując, że uwierzę. I oskarżasz mnie, prześladujesz i karzesz za brak wiary w coś, czego nie jesteś w stanie nawet pojąć. Chrześcijanin jednak powie, świat istnieje, zatem musiał istnieć Bóg, by ów stworzyć. Jedno z drugiego nie wynika, sam fakt istnienia świata nie dowodzi istnienia Stwórcy. W każdym razie dzięki tej sztuce i dzięki błyskotliwości również zdarzało się, że pozyskiwała nawet wrogich sobie słuchaczy. I myślę, że ogólnie biorąc udawało jej się, że przeżyła te 30 lat w Ameryce, i że jednak osiągnęła bardzo wiele, mimo późniejszego zapomnienia, było możliwe dzięki jednak nadzwyczajnym talentom i błyskotliwości. No, nawet chyba wczoraj czy przedwczoraj, myśląc już o dzisiejszej rozmowie,
przeczytałem jakiś fragment chyba w tej biografii, gdzie mowa jest o jednym z jej publicznych wystąpień, a tych publicznych wystąpień były przez 30 lat setki na pewno, i to na terenie całych ówczesnych Stanów Zjednoczonych. W czasie jednego z tych wystąpień, chyba o ateizmie, ktoś wyłączył światło w sali, ogromnej sali, znowu było około 2000 osób według Julii Sula, i zapadła całkowita ciemność. No, w tej ciemności słychać było tylko jakieś krzyki czy inne dźwięki tych niezadowolonych bardzo, nie tylko tych studentów, osób. Ernestyna nie wycofała się, nie zeszła z mównicy. Po jakimś czasie włączono światło i ona powiedziała wtedy, że jak zapadła ciemność, to pomyślałem sobie, być może nieco do słowa dokładnie odtworzę teraz z pamięci to, co ona powiedziała, ale będę bardzo blisko. Powiedziała, przypomniałem sobie jeden z nielicznych fragmentów w Biblii, który jest prawdziwy. Chodzi o fragment, w którym oni mówią, że są wśród nas tacy, którzy kochają ciemność, a nie światło. I prawie dosłownie. No i w tym momencie, według relacji prasowej, bo Julii Sul w dużej mierze opiera się na gazetach z tamtego czasu, roześmieli się wszyscy, również jej wrogowie. I także ona nie tylko była genialna, ale też błyskotliwa. I nawet w takiej trudnej sytuacji, prawda, w ciemności, wobec wrogiego w dużym stopniu tłumu. Poza tym, gdzie był Stwórca, zanim stworzył Wszechświat? Mało tego, gdzież on jest teraz? Poza Wszechświatem, czyli ogólnie rzecz biorąc ponad, pod i dookoła? To kolejny absurd. Czy znajduje się w nim? Wtedy może być jedynie jego częścią, gdyż całość zawiera w sobie wszystkie części. Jeżeli jest tylko częścią, wtedy nie może być jego stwórcą, ponieważ część nie może stworzyć całości. Ale świat nie mógłby się sam stworzyć. To prawda, podobnie Bóg nie mógłby stworzyć siebie. A zatem, skoro musi istnieć Bóg, który tworzy świat, wedle tej samej konieczności potrzeba kolejnego, by stworzył go i kolejnych, by stworzyć ich i tak dalej, aż rozum i zdrowy rozsądek nie utkną w martwym punkcie. Już nie chcę powtarzać w kółko fenomenalna i cudowna, ale trudno się oprzeć. A propos włączenia światła, no bo ona żyła w XIX wieku, więc zapewne nie... To były lampy gazowe. No właśnie, więc to pewnie wyglądało trochę inaczej niż dzisiaj, to wyłączanie światła, aczkolwiek znając Stany Zjednoczone, to pewnie kombinowali, jak można centralnie zgasić wszystkie lampy naftowe to, w sali. Tam to było jakieś urządzenie takie pomocnicze, ja o tym czytałem, nie pamiętam szczegółowo, zresztą to były jakieś bardzo techniczne określenia. Jakieś urządzenie pomocnicze dla tych lamp, być może po prostu rura, którą gaz do lamp dobiegał i ktoś zakręcił kurek, także to łatwo było przywrócić. No tam, bo gaz, nieważne. Ale kiedy ona umarła w takim razie? W 1892 roku. Czyli żyła dosyć długo. W Brighton, o ile pamiętam. 82 lata. W Anglii? Tak. Umarła, tak. Tak, i tam jest pochowana też. I dlaczego została zapomniana w takim razie, skoro była tak wybitną postacią? No, osoba, która umarła pod koniec XIX wieku, no już jakby dożyła czasów no już takiej prasy naprawdę wysokonakładowej, powiedziałbym, takiej dzisiejszej. Nie było jeszcze wtedy radia i telewizji, ale już przepływ informacji no, był bardzo rozwinięty, więc czemu o niej zapomniano, zwłaszcza, że no, wiele spraw, o które walczyła, no nie jest przegranych, jak wiemy już obecnie. A nawet za jej życia częściowo, tak, przecież choćby te prawa majątkowe. Tak jest, więc... No to ja oczywiście nie wiem dlaczego, ale no jedną z przyczyn, prawdopodobnie było ich wiele, było to, że no ostatnie lata, zwłaszcza po śmierci męża ukochanego, z którym była całe życie i tworzyli no taką idealną, jakby inaczej, parę. To był Amerykanin? Brytyjczyk. Jubiler, Żyd oczywiście, ateista, socjalista utopijny. Jej taki romantyczny przyjaciel. Oni rzeczywiście tworzyli taką parę, jakby realizującą, wcielającą w życie taką idealny model związku, w moich oczach idealny, czyli takich romantycznych przyjaciół. Ale czy nie ma przykładów inteligencji, projektu, a zatem projektanta? Nie widzę żadnych. Czym jest inteligencja? Nie jest rzeczą, substancją, istotą samą w sobie, a po prostu właściwością materii, manifestującą się poprzez organizmy. Nie wiemy nic.
Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić inteligencji bez zorganizowanej materii i znajdujemy ją od najmniejszych i najprostszych insektów poprzez kolejne ogniwa wspaniałego łańcucha natury, aż po człowieka. Zgodne z organizmem, wielkością i jakością mózgu są umiejętności odbierania bodźców, moc zatrzymywania ich i zdolność uzewnętrzniania i przekazywania ich innym, a zatem zdolność kultywowania i rozwijania szczególnej natury organizmu, obfitowania w mentalne owoce, podobnie jak uprawiania ziemi obfituje w roślinność, rzeczywiste owoce. Nie będąc w stanie odnaleźć niezależnej inteligencji, nie dostrzegam projektu ani projektanta nigdzie poza wytworami człowieka. Znaczy, romantyczny w bardzo ogólnym sensie. Oboje walczyli o sprawy różne. Wprawdzie mąż głównie ją wspierał, ale czasem się też angażował. Ernestyna też była socjalistką z poglądów? Utopijną socjalistką, tak zwaną utopijną. Była uczennicą Owena. Związała się z nim w Anglii i przez całe życie właściwie Owena korespondowała z nim, nazywając go ojczulkiem. Tak, tak. W czym tkwi ta utopijność w wypadku jej męża? Mnie się wydaje, męża? No bo mówiłaś, że mąż... No, oboje byli owenistami, tak. W tym sensie utopijnymi socjalistami, co moim zdaniem jest nieporozumieniem. Antykapitalistami bardziej, tak, chyba. Tak. No ale tak się określa ten działalność Owena jako właśnie nie tylko Owena, ale w tamtych czasach było więcej takich. Najczęściej przemysłowców, ale też myślicieli, jako utopijnych socjalistów. To jest oczywiście absurdem, bo tak naprawdę utopijnym socjalizmem okazał się socjalizm marksistowski. A tamci akurat wprowadzali w swoich zakładach pracy te rozwiązania, konkretne rozwiązania, które do dzisiaj się utrzymują, więc wcale nie byli utopijni. Znaczy w niektórych projektach czy ideach tak, bo w Ameryce na przykład próbowali stworzyć całe nowe miasto, a nawet kilka, było tam kilka prób, tylko nie w każdym wypadku chodziło tylko o owenistów. Utworzyli na jakiś czas taki projekt miasta utopijnego, socjalistycznego w tym duchu pod nazwą Nowa Harmonia, New Harmony. Ona do dzisiaj istnieje i tam można zwiedzać to miasto, tak? Zachowały się budynki i... Ale jaka idea stała za tym miastem? No, takiej sprawiedliwości społecznej, ograniczonej liczby godzin pracy. To nie były jakieś takie skrajnie utopijne projekty edukacji dla dzieci, co zresztą on robił u siebie w miastach, w których miał własne zakłady. Jakieś młyny, zdaje się, czy coś. On dbał o to, żeby na przykład dzieci pracowników chodziły do szkoły. Ograniczał liczbę godzin pracy, warunki pracy. No takie klasycznie socjalistyczne rozwiązania. Zegarmistrz nie tylko odbił swój projekt na zegarku, ale także nauczył, jak go nakręcać, gdy stanie, jak naprawiać mechanizm, gdy się zepsuje i jak wstawiać nową sprężynę, gdy stara pęknie i sprawić, by zegarek był jak nowy. Czy wielki zegarmistrz, jak go nazywają, okazuje taką samą inteligencję i moc w utrzymywaniu lub uczeniu innych, by utrzymywali tegoż mechanizmu, jakim jest człowiek zawsze w dobrym stanie? Czy gdy sprężyna życia pęka, wymienia ją na inną, pozostawiając człowieka niezmienionym? Gdyby nieskończona inteligencja zaprojektowała człowieka, by posiadał wiedzę, czy mógłby żyć w ignorancji, by był zdrowy, czy mógłby chorować, by być prawym, czy mógłby być występny, by był mądry, czy mógłby zachowywać się tak niemądrze, by poświęcać swój czas Bogom, zaniedbując swoje własne dobro? Wszystkich szczegółów działalności Owena ja nie znam, nie wiem, Halina, jak ty. Owen mnie interesuje trochę, ale głównie jako ten ojciec duchowy Ernestyny. A ona wywodziła się chyba z dosyć bogatej rodziny żydowskiej. To nie wiadomo, chociaż mówi się o tym, że odziedziczyła po matce spory majątek, który przepadłby na rzecz jej przyszłego męża, gdyby ten ślub, o którym mówiłam na początku, że został jakby rozwiązany, czy nie doszło do niego, gdyby stał się faktem. Wtedy pieniądze przechodzą na rzecz męża oczywiście i ona walczyła też jakby o swoją niezależność w ten sposób. Czy jej matka była zamożna, czy ojciec? No, tutaj rzeczywiście niewiele wiadomo. Według Julii Sula żył z datków. No jeśli był rabinem, to tak, rzeczywiście. I podobno ludność Piotrkowa ówczesna, to znaczy Żydzi, wyjątkowo nie mieli dylematów ani pretensji do niego o to, że żyje z datków, bo go bardzo szanowali. Mm-hmm.
i za wiedzę, i za jakieś społeczne zaangażowanie, z tego co dobrze pamiętam. No, mówię co Juri Sull na ten temat. Musiał być niezwykłym człowiekiem, skoro uczył swoje dziecko płci żeńskiej. To też nie był standard w żydowskich rodzinach. Dziewczynki nie odbierały edukacji, nawet religijnej takiej, polegającej na znajomości Tory czy Talmudu, a ona została tego nauczona, bo była jedyną córką, więc już jakby nie było... Znaczy jedynym dzieckiem. Jedynym dzieckiem, tak, i córką. Może dziewczynki należy nauczać Talmudu, jeśli mają być takie skutki. Ale właśnie się zastanawiam, czy ona nie odbierała też jakiegoś wykształcenia naukowego i podstawowego, bo to, że już w wieku tych 17 lat była w stanie wymyślić ten odświeżacz powietrza, może 17 lat. To wskazywałoby, że no jednak jakąś podstawową znajomość chemii powinna była posiadać. Ona zresztą o chemii bardzo dużo pisze w obronie ateizmu, co mnie zaskoczyło osobiście, bo ja nie, znaczy może niesłusznie nie postrzegam chemii aż jako takiej najważniejszej dziedziny nauki, ale bardzo, bardzo na nią postawiła nacisk, więc może no właśnie się gdzieś u kogoś uczyła jako dziecko. W sumie nie mamy na ten temat informacji. Nie było chyba takiej możliwości, żeby żydowska dziewczynka chodziła do państwowej szkoły, a żydowskiej tym bardziej. Nie było w ogóle szkół dla dziewczynek żydowskich w tym czasie, to może 100 lat później. Być może. Miała na pewno w Berlinie możliwość uczęszczania na wykłady na uniwersytet, ale to pewnie nie były wykłady może z chemii, chemii, ale może też. Chemii. Niestety to no, nie wiadomo chyba. Nie wiadomo. Na ten temat. Tutaj nie wiadomo. Mój przyjaciel, osoba niezwykle inteligentna, gustująca w sprawach naukowych, usiłował pewnego razu przekonać mnie o prawdziwości projektu opatrzności, używając do tego faktu, że ryba, która od zawsze żyła w jaskini mamuciej w stanie Kentucky, jest całkowicie ślepa. Tu, mówił, leży twardy dowód. W tej ciemnej jaskini, gdzie nie ma co zobaczyć, ryba nie potrzebowała oczu i dlatego ich nie ma. Zapomniał o oczywistym fakcie, że światło jest niezbędne, by powstał organ wzroku. Bez tego nigdy by nie powstał i ani opatrzność, ani bogowie nie byliby w stanie sprawić, by ryba widziała. Czy po Berlinie od razu udała się do Stanów Zjednoczonych? Nie, Wielka Brytania była po drodze. No nie tak od razu. No nie od razu, to prawda. Do tego wszystkiego jeszcze to było życie niesłychanie malownicze i pełne przygód. No jak to w epoce romantyzmu. No tak, tak, chociaż ona tego nie pisała, tylko doświadczała na własnej skórze. Najpierw podróżowała do Holandii i Francji. Nie wiem, ile czasu tam spędziła. Potem próbowała popłynąć do Anglii, ale jej statek zatonął i straciła w czasie tej katastrofy cały majątek, wszystko, co miała. Nie wiem, co robiła bezpośrednio po katastrofie. No w każdym razie dopiero po jakimś czasie znowu, tym razem skutecznie, udało jej się dostać do Anglii. Tam się utrzymywała i ze swoich wspaniałych, perfumowanych papierów, i z nauczania języka. Tak. I niemieckiego. Też. Tak. Także no i bardzo szybko związała się z Robertem Owenem. No chyba się szybko uczyła. Bo też jak była taką wspaniałą mówczynią. Tak, chociaż wytykano jej obcy akcent. Ja myślę, wracając do twojego pytania, dlaczego jest zapomniana, że ona nie była swoja po prostu, że ta żydowskość jednak jej przeszkodziła. Że gdyby była nawet, powiedzmy, Polką, tylko Polką, to byłoby łatwiejsze do przełknięcia, ale ona była polską Żydówką i wytykano jej ten obcy akcent oraz strój, w jakim występowała. Ktoś tam nieżyczliwie napisał, że wygląda jak przebrana małpa. Ja nie wiem, o co chodziło, miała jakieś rękawiczki i coś takiego na rękach, jakieś bransolety czy coś takiego. Myślę, że to ktoś światopoglądowo mogło wynikać z takiej niechęci do jej poglądów, a nie do jej wyglądu. Ale tylko. Miała właśnie nietypowo. Może tak było. Ale może też to właśnie, że ona miała taką... Można dwie rzeczy powiedzieć na temat jej identyfikacji takiej narodowo-kulturowej. O jednej już mówiła Halina, że wprost mówiła, że jest Polką i Żydówką, ale ona się w bardzo wielu przemówieniach, wystąpieniach publicznych, dyskusjach identyfikowała z całą ludzkością, co w tamtych czasach narodzin, jakby idei narodowej, tak, również nacjonalistycznej, chyba też mieszało szyki wszystkim, którzy nawet chcieliby z nią sympatyzować.
bo właściwie ja do dzisiaj czasem słyszę w troszkę innych kontekstach, że to nie wiadomo, kim jesteś, prawda? Jak na przykład jesteś ateistą wśród ateistów, a raptem powiesz coś, że ten ksiądz biedny, nieszczęśliwy, to kto ty właściwie jesteś? Ludzie mają tego typu jakoś potrzebę takiego jasnego określania każdego. Tak, dla Żydów, którzy w tamtym czasie jednak byli istotnym środowiskiem i mogli ją wylansować, ona była ateistką, czyli była osobą, która nie da się w żaden sposób promować. I wyciągano inne kobiety, bo były w tym czasie Żydówki, które zajmowały się działalnością charytatywną na przykład. I one były wzorcami, i one były przedstawiane na obrazach, i one były nie, oczywiście niepracujące, porządne Żydówki, które działalność charytatywną prowadziły. Do dzisiaj bardzo wielu również Polaków uważa, że to jest właściwa rola dla kobiety, prawda? Wszechświat to jedno wielkie laboratorium chemiczne, nieustannie napędzane poprzez swoje wewnętrzne siły. Prawa czy zasady przyciągania, kohezji, odpychania tworzą niekończący się ciąg zjawisk kompozycji, rozkładu i kompozycji na nowo. Jak? Zbyt mało wiemy, by to zrozumieć. Jesteśmy zbyt przyzwoici, by zakładać i zbyt uczciwi, by twierdzić. Gdyby, zamiast przypisywać dziecięcą arogancją wszystkiemu, czego nie potrafimy zrozumieć, nieziemskich przyczyn, i nadawać im nazwy, by ukryć swoją ignorancję, człowiek był cierpliwym i bezstronnym badaczem i obserwował pracę natury, to z pewnością wiedziałby więcej, byłby mądrzejszy i szczęśliwszy. Zabobon zawsze stanowił wielką przeszkodę na drodze do wiedzy, a każdy krok naprzód człowieczeństwa zderzał się z obosiecznym mieczem religii, której ograniczonym restrykcjom musiał zbyt często ulegać lub przyplaskiwać im ze względu na swoje interesy. Niestety nie tylko Polaków, ludzi na całym świecie. Nie, oczywiście. Nawet w bardzo nowoczesnych państwach. Dla innych ludzi ona była z kolei obca, no bo właśnie była i Żydówką, i Polką, i ateistką. Ona była dla wszystkich obca. I kobietą, to też w XIX wieku nie jest łatwe. Chciałem powiedzieć, że do dzisiaj zresztą ta jej mieszana, czy taka nieoczywista identyfikacja powoduje pewne problemy, bo nawet współczesne autorki, bardzo jej życzliwe, zwłaszcza żydowskie, pisząc artykuły albo nawet takie obszerne już książeczki na jej temat, cytując fragment jednego z przemówień, gdzie ona właśnie wprost powiedziała, że jest córką dwóch narodów uciemiężonych, te autorki pomijają ten fragment z tego jednego zdania, gdzie ona mówi o swojej polskości. Zostawiają tylko żydowskość. Także widać, że do dzisiaj chyba to same kobiety pisały te artykuły, które ja widziałem, i no, jedna Polka. Bella Schwartzman. Może mieści się to przekonanie o polskim antysemityzmie, które jest tak, znaczy istnieje polski antysemityzm, ale no w Stanach Zjednoczonych w niektórych środowiskach no wydaje się, że Polacy są pojmowani jako bardziej antysemiccy niż Francuzi czy Niemcy na przykład. No, na pewno tak. Co nie było historycznie prawdą, jak wiemy. Tak, tak. No, dlaczego na przykład, jak czytałem obszerny artykuł tej kanadyjskiej autorki, nie pamiętam nazwiska, Dubois chyba, i tam natrafiłem właśnie na ten cytat, no przynajmniej trzeba przyznać tej autorce, że postawiła trzy kropki w tym miejscu, które opuściła, no i to mnie zaintrygowało, co tam było. Sięgnąłem, już nie pamiętam, do jakich źródeł i znalazłem, że tam była właśnie ta deklaracja przynależności również do narodu polskiego. I no, od razu pomyślałem mniej więcej to, Jacku, co sugerujesz, ale nie bardzo do końca nie rozumiem, dlaczego pani Czarnota tak powiedziała cytat w takiej okrojonej postaci. No, świadczy no bo to... ona nie podziela tej amerykańskiej opinii, że Polacy są takimi zoologicznymi antysemitami. Rozmawiałem z nią. Mogło jej to pasować do schematu, bo ona umieściła rozdział o Ernestynie w książce, która opisywała żydowskie kobiety, więc ta żydowskość była ważna i kobiecość, a nie złożoność tożsamościowa. No tak, ale to było, manipulowanie to było jedno zdanie. To oczywiście. Jest niewłaściwe raczej. Jeżeli wiara w Boga jest czymś naturalnym, nie trzeba byłoby jej nauczać. Wierzyłyby zarówno dzieci, jak i dorośli, ludzie świeccy, jak i księża, poganie równie głęboko, jak misjonarze. Nie musimy przecież uczyć podstawowych elementów natury ludzkiej, pięciu zmysłów, wzroku, słuchu, węchu, smaku i czucia.
są powszechne i taka byłaby też religia, gdyby była czymś naturalnym. Ale nie jest. Wręcz przeciwnie, to interesujący, choć oczywisty fakt, że wszystkie dzieci są ateistami i gdyby nie wpajano im religii, pozostałyby nimi. Mimo tego wpajania pozostają uzdolnionymi sceptykami, dopóki nie zostaną wystawione na działanie potężnej broni, którą od zawsze propagowano religię, na strach. Strach przed chłostą opinii publicznej za życia i przed zazdrosnym i mściwym Bogiem po śmierci. Powiedziałem tej autorce, miałem z nią skądinąd przyjemną bardzo rozmowę na ten temat. W tym punkcie się nie zgodziliśmy, że uważam, że to skandal jest właściwy. Może nie użyłem tego słowa, ale wyraziłem to. Ale wracając jeszcze rzeczywiście... do Jacka pytania, dlaczego ona została zapomniana, ja się zastanawiam, czy powód nie mógł być bardziej prozaiczny. A mianowicie, że ona była przede wszystkim mówczynią, a raczej chyba nie pisała sama. I to, bo mówca jest sławny w czasie swojego życia. No ale prasa o niej bardzo dużo pisała. No ale właśnie prasa. Kto czyta gazety sprzed 100 lat? To znaczy badacze, no tak, no prasa 3 mila nie jest wydawana ale ponownie. Ale wydaje mi się, że gdyby ona pisała książki, to no miałaby o wiele większe szanse, żeby zostać zapamiętaną. Tak, tylko z drugiej strony no wiele innych kobiet albo mężczyzn pisało książki o feminizmie, kobiet głównie oczywiście, pod koniec XIX wieku. Dużo się ukazywało. Częściowo były to też takie prawie ateistyczne książki, jak tak słynna Biblia kobiet, na przykład dwóch amerykańskich feministek. I w różnych tego typu publikacjach, oni zresztą w tamtych czasach, różni reformiści, bo ona tak ogólnie mówiąc należała do takiego ruchu na rzecz lepszego świata właśnie, ruchu postępu czy reformistycznego, oni wydawali własne pisma najróżniejsze. Więc myślę, że gdyby ona była lepiej określona w sposób taki niebudzący tylu wątpliwości co do jej przynależności narodowo-ideowej, to pewnie częściej by o niej pisano i też myślę, że wszystkie te względy, o których mówimy. No plus to, że jak zacząłem wcześniej mówić, ona po śmierci męża była schorowana, mąż umarł dobrych 10 tak. lat co najmniej wcześniej. I rzeczywiście przez ostatnie lata życia no właściwie nie prowadziła prawie żadnej działalności. Wyjątkowo tylko brała udział w jakichś tak zwanych konwencjach, dzisiaj nazywamy konferencjami raczej. Także no to jest, że tak powiem, dość naturalny sposób odchodzenia w niepamięć. Mnie na przykład współcześnie dość często zaskakuje, jak się dowiem, że umarł jakiś aktor. I w tym momencie sobie uświadamiam, że ja myślałem, że on już dawno umarł, bo przez 30 lat, czy 20, w ogóle on tak, zupełnie zapomniano i przypomniano sobie dopiero jak umarł, także... Aczkolwiek no jakby zostawiła jakieś sławne książki w czasie, kiedy działała, no to ludzie by myśleli, że umarła, zdziwiliby się tak samo jak ty, ale byłaby pamiętana. Nie, no tak, myślę, że to jest jedna z ważnych przyczyn tego, że niestety przez wiele lat była może nawet całkiem zapomniana. Ale zmieć z powierzchni ziemi wszelką wiarę w nadprzyrodzone, a świat nie ulegnie zmianie. Pory roku dalej będą następować po sobie, gwiazdy świecić na firmamencie, słońce ogrzewać i oświetlać nas swym dobroczynnym i ożywczym światłem, chmury zrzucać swe brzemię delikatnych i odświeżających deszczy, uprawiane pola obfitować w roślinność, lato przynosić złote zboża gotowe, by je zebrać, drzewa rodzić owoce, ptaki śpiewać zgodnie ze swym radosnym instynktem. Cała natura będzie się uśmiechać równie radośnie, jak zawsze. Stan człowieka by się nie pogorszył, o nie. Także jego natura pozostałaby niezmieniona. Pozostałby posłuszny fizycznym, psychicznym i moralnym prawom swego bytu lub ponosił naturalne konsekwencje łamania tych praw. Do czasu, kiedy w 50. latach Julii Sulik... kościelne, tak jak ślub, który zawarła, cywilne wyłącznie. Tak. Więc to też nie przy czym, co ciekawe, przemówienie na jej pogrzebie, właśnie niekościelnym, wygłaszał znany wówczas wolnomyśliciel angielski o nazwisku Holyoke, tak? Ale ktoś zwrócił uwagę, jeden z biografów, że podczas tego przemówienia mówił o jej zasługach różnych, pomijając ateizm. O tym nie powiedział, czyli feminizm, albo działalność na rzecz zniesienia niewolnictwa. Nie wiem co jeszcze, chyba się przemówienie nie zachowało, ale skądś któryś z biografów wie, że pominął ten wątek. To tak jak z naszym bliskim przyjacielem, którego rodzina
pochowała się na cmentarzu katolickim, chociaż nie był ochrzczony, nie mówiąc już o tym, że nie przyjął żadnych innych sakramentów. No ale tak bywa. To przemówienie jest w pismach, tak. Poświęcone Ernestynie jest. No wówczas ateizm jeszcze nie był popularną postawą, więc takie pominięcie... Zwłaszcza wśród kobiet, prawda? Takie pominięcie może wynikać z bardzo wielu przyczyn. Czasem takich zupełnie prowizorycznych, tymczasowych. Oczywiście. Danego dnia. Pytanie, kto był na tym pogrzebie. Może ktoś nie chciał kogoś urazić, może liczył na jakieś dalsze działania. Nie robię z tego jakiejś sprawy nadzwyczajnej, przytaczam to jako ciekawostkę. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, bo zacząłeś mówić, że w roku 50 zaczęto sobie przypominać o Ernestynie. Kto zaczął? W 50 któryś, dokładnie nie pamiętam. W latach 50. Tak. No jakaś organizacja wtedy, jaka to była organizacja, nie pamiętam. Chyba żydowska jednak, zamówiła u Julii Sula. Aha. Ktoś sobie jakoś gdzieś przypomniał o niej. U tego autora. Jest autor dwóch pierwszych, przynajmniej dwóch pierwszych znanych mi biografii. Pierwsza z nich pochodziła właśnie z 50 któregoś roku. Mam ją w domu, usprowadziłem wszystkie znane mi książki Ernestynie ze Stanów Zjednoczonych. No pierwszy raz w życiu ja się kimś tak fascynuję, mnie to samego bawi, ale nie zamierzam tego zmieniać. Moralność nie zależy od wyznawania żadnej religii. Historia daje nam wystarczająco dowodów, że im więcej wiary religijnej, tym mniej cnoty i dobra. Nie musimy nawet cofać się do starożytności, by zobaczyć zbrodnie i okrucieństwa popełnione za jej aprobatą. Wystarczą świadectwa naszych czasów. Spójrz na obecny kryzys, na południe, na 4 miliony niewolników, którzy są kupowani i sprzedawani niczym bydło. I przedmioty za przyzwoleniem religii i Boga, którego wielebni Van Dyckowie i Ralfonsowie z północy w pełni popierają, kiedy jednocześnie południe narzeka, że reformy na północy prowadzą do niewierności. No nie wiem, jak doszło do tego, że oni sobie przypomnieli i zamówili u Julii Sula tę pracę nad biografią. No w każdym razie dostał za to jakieś przyzwoite pieniądze. I poświęcił sporo czasu na badanie archiwów, no, głównie gazet, ale też archiwów różnych amerykańskich. On był nawet w Piotrkowie. Tak? A tak, był. Tak. Ale on dwie biografie napisał, bo nie bardzo dwie. Rozumiem. W latach 50., a potem dużo później, chyba w 70., napisał tę biografię. To jest typowa praktyka. Jak ktoś się zainteresował tematem, to chce później po wielu latach pogłębić temat. Ale są dodatkowe powody. To jest 1990. To, ta książka. Tak. Na przykład tutaj jest wstęp. To jest amerykański autor, bo książka jest... Żydowsko-amerykański. Tak, on był poetą głównie i pisał jidysz w Ameryce, także też nie był bardzo znany, no ale to napisał po angielsku. I na przykład tutaj w podtytule jest, tytuł jest Ernestine Rose, Women's Rights Pioneer, czyli pionierka praw kobiet, prawda? A w tej pierwszej książce, w której tytuł pierwszej książki jest Eloquent Crusader, czyli elokwentna jakby crusade to wyprawa krzyżowa, czyli no, kobieta, która walcząca, elokwentna o sprawę, prawda? I tam gdzieś w podtytule jest mowa o prawach człowieka, a nie prawach kobiet. I to była jedna z przyczyn, dla których on jeszcze raz to pisał, też na zamówienie, bo po prostu w tym 90. i 80. latach, pod koniec, kiedy zaczął nad tym pracować, na tą rozszerzoną, to jest o wiele większa książka, zaczął mówić bardziej, chociaż mężczyzna, feministycznym językiem. Także nie tylko, że dodał więcej informacji, bo jednak się tam dokopano różnych źródeł na jej temat, ale też no, język jest inny. Tamta pierwsza książka to jest taka właściwie opowiastka dla dzieci o takiej fajnej pani, a to już jest taka świadoma politycznie książka. Chociaż jeszcze nie o charakterze akademickim, ostatnio powstają książki bardziej akademickie. Właśnie jedną z nich zamierzam wydać. Bicz życia pozagrobowego nie jest dobrym doradcą w życiu tu i teraz. Odległy strach nie może kontrolować teraźniejszej pasji. Znacznie łatwiej wyznać grzechy w mroku, niż przyznać się do nich w świetle. Pogodzić się z Bogiem, którego nie widzisz, niż z człowiekiem, którego znasz. Poza tym religia od zawsze
zostawiała dla grzeszników tylne drzwi uchylone, by mogli przez nie wpełznąć w ostatniej godzinie życia. Ale naucz człowieka postępować dobrze, kochać sprawiedliwość, cenić prawdę, być moralnym nie dlatego, że Bóg nagrodzi lub ukaże go po śmierci, ale ponieważ to jest słuszne. I skoro każdy czyn przynosi nagrodę lub karę, to najlepiej jest dbać o swój interes, dbając o dobrostan społeczeństwa. Pozwól mu odczuć wspaniałą prawdę, że największe szczęście polega na sprawianiu, by inni byli szczęśliwsi. Cieszymy się wszyscy bardzo, że jednak ta postać powoli powraca i że coraz więcej informacji na jej temat można zdobyć i poznać tę wspaniałą, wybitną kobietę, działaczkę. Myślę, że jako, że są dzisiaj urodziny, to należałoby wznieść jakiś toast ku pamięci Ernestyny Potowskiej-Rose, czy jakkolwiek się ona nazywała. Musimy jeszcze stuknąć to szczęście, żeby powróciła do pamięci, do powszechnej świadomości ludzi. I żeby współczesne kobiety, również feministki, ją naśladowały. W tym, co mnie zależy najbardziej na tym, żeby naśladowały i ateiści, i feministki, wszyscy inni, idąc za tym, że ona się zajmowała nie tylko swoimi własnymi prawami kobiet, ale też czarnoskórych Afrykanów. Czyli ta dzisiejsza moda na działanie, zaangażowanie społeczne, tego rodzaju tak zwana tożsamościowa polityka, że wszyscy zajmują się tylko sobą i tylko swoimi prawami, we mnie budzi silną niechęć wobec tych ugrupowań, zwłaszcza tych osób, które są szczególnie na tym skupione. Imponujące w Ernestynie jest między innymi to, że ona, jej wrażliwość i zainteresowania były tak szerokie. Także bardzo proszę wszystkich działaczy, wszystkich nurtów, grup postępowych, lewicowych, racjonalistycznych, żeby brali przykład z Ernesty. Żeby nie zatapiać się w specjalizacji, która odrywa od rzeczywistości i sprawia, że to, co jest szlachetne, staje się czystym egoizmem. No, tak. Artykuł Ernestyny w obronie ateizmu będzie można już wkrótce przeczytać po polsku. Andrzej zapowiadał, że wyda także książkę niebawem. Czy coś jeszcze nas czeka ciekawego? Helinko? Konferencja, którą Andrzej we współpracy z naszą żydowską koleżanką organizuje w Piotrkowie Trybunalskim, czyli miejscu, w którym urodziła się Ernestyna Rose. Ta konferencja ma się odbyć jesienią tego roku. Tak. No i ma bardzo ambitny program. Zresztą Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest już nie od dzisiaj zaproszone do udziału. Tak, mamy nadzieję pomóc jak najbardziej w tym projekcie. Także to jest najbliższy, bardzo ambitny plan, bo w konferencji mają wziąć udział według informacji czy zapewnień naszej koleżanki z Izraela osoby z kilku kontynentów. Zapowiadają się badaczki, feministki albo po prostu miłośniczki Ernestyny z Australii, oczywiście ze Stanów, z kilku krajów Europy. Z Nowej Zelandii mój przyjaciel, filozof Bill Cook ma przyjechać i też wygłosi na jej temat wystąpienie. Także kto wie, czy to nie będzie największa konferencja w dziejach Piotrkowa. No z pewnością. Skądinąd miasta, które niedługo będzie obchodzić 800. rocznicę powstania, znaczy uzyskania praw miejskich. No to mamy nadzieję, że niedługo się z Państwem spotkamy na tej konferencji. Zapraszamy do Piotrkowa. Myślę, że to jest bardzo piękne miasto, a na pewno może być dumne z tak wspaniałej córki swej, jak Ernestyna Rose. Myślę, że cała Polska może być dumna z takiej wybitnej działaczki. Dziękuję bardzo. Postępowe żydostwo. Za rozmowę. Jest. Dziękujemy. Dziękuję. Podsumowując, ateista powie uczciwemu wierzącemu: choć nie mogę wierzyć w Twojego Boga, którego istnienia nie udało Ci się dowieść, wierzę w człowieka. Choć nie wierzę w Twoją religię, wierzę niezachwianie, bezgranicznie w zasady prawa, sprawiedliwości i człowieczeństwa. Cokolwiek dobrego jesteś w stanie zrobić dla swego Boga, ja jestem w stanie zrobić dla człowieka. Ateista nigdy nie popełni tych potwornych zbrodni, jakie wierzący wyrządził, prześladując i mordując braci z powodu różnych wierzeń, ponieważ wie, że wiara nie jest spontaniczna, opiera się na dowodach, zatem nie może być żadnej wartości w wierze w jakąkolwiek religię, ani ujmy w niewierze we wszystkie. Cokolwiek dobrego jest w stanie zrobić ze strachu przed karą lub nadzieją na nagrodę po śmierci, ateista zrobiłby to po prostu, bo to jest dobre.